Witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę lalkę Czuczu od Cap Creation. Jest to lalka przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Lalka Czuczu tym razem nam zachoruje i akcesoria, które mamy w tym zestawie, pozwolą nam ją wyleczyć. Ale zanim to nastąpi, pokażę Wam, jak wygląda nasza Czuczu. Na główce ma przepiękną kokardkę. Lalka ma piękne, błękitne oczy, a ubrana jest w różowe śpioszki z długimi rękawkami, które są obszyte fioletową niteczką, a także z długimi nogawkami, również z tą samą niteczką. Na przodzie śpioszków, na brzuszku dziecka, znajduje się żyrafka, która ma w pyszczku termometr. Oczywiście mamy tutaj również logo Czuczu z misiem. Lalka zasilana jest na baterię i należy ją włączyć z tyłu, odpinając śpioszki. Lalka jest już włączona, możemy ją teraz nacisnąć na brzuszek, a zacznie się śmiać. Natomiast naciskając na plecki, lalka zacznie płakać i zaczerwienią jej się policzki. To oznacza, że ma temperaturę. Musimy to sprawdzić za pomocą smoczka, w którym ukryty jest termometr. Ja tutaj widzę, że temperatura wynosi ponad 38 stopni, więc musimy ją wyleczyć lekarstwem. Teraz lalka słodko sobie mlaska i już zniknęły zaczerwienienia na jej policzkach. Ale to nie wszystko, ponieważ taką lalkę, jeżeli wiemy, że jest chora, musimy osłuchać stetoskopem. Zrobimy to, przykładając serduszko na stetoskopie do serduszka lalki i wtedy usłyszymy bicie serca. Gdy już osłuchamy i wyleczymy Czuczu, możecie się nią spokojnie bawić. Ponownie naciskamy na plecki Czuczu. I tym razem, żeby przestała płakać, musimy ją pokołysać na rękach. Jak widzicie, zadziałało to i zarówno zaczerwienienia, jak i płacz ustąpiły. Lalkę Czuczu wraz z akcesoriami możecie kupić w naszym sklepie megadyskont.pl. Serdecznie zapraszam do oglądania moich innych recenzji na megadyskont.pl i do zobaczenia.